Witam, mili. Przez 3 tygodnie nie mogłem łowić, wiecie dlaczego, ale już jestem na rybach. Jak jeszcze nie łowiłem, przyszedłem moich kolegów. Wszedłem w miejsce nad Wisłę, gdzie jest to jedno z najlepszych miejsc na mazowieckiej Wiśle. Kumorek miałem jak zwykle tego tu jazda, a za chwilę jakiś małomówny zrobiłem. Zrobiło mi się przykro. Patrzyłem na tą wodę, którą znam od dziecka. Przez czasy, kiedy byłem chłopakiem, potem dorastającym mężczyzną, tam gdzie swoje dziecko pierwsze powiłem, potem już ojcem, i spojrzałem na tę wodę i przykro mi się zrobiło. W najlepszym miejscu na mazowieckiej Wiśle, średnio co 15 minut spławka. Tam jakaś jedna czy dwie ryby większe się pojawiły, a reszta to rybeńki. Jestem tutaj już 5 godzinę i nie widziałem ani jednego na rybku, rozumiecie? Na tle piachu żółtego, no bo co innego na mule, to ten na rybek jest wmikszony, ten muł, to można go nie zauważyć. Nie zauważyłem ani jednego na rybku. O takich rybek, o takich, takich. Dwie spławki, jak chyba jakiejś takiej brzanki i potem jakiejś takiej rybki drugie. Gdzieś boleń pogonił raz, to już jest koniec. Nie ma już nic. Wisła jest pusta. Możecie iść. Przyszedł już taki czas, że niestety jest to apokalipsa. Przynajmniej rzeki Wisły. Naszej królowej wód polskich, która zaopatrywała całe miasto w rybę. Były tutaj potężne jesiotry. Były tutaj również i łososie dochodzące do 35 kg. Za moich czasów były tutaj potężne klenie, jazie, brzany, sumy. Dzisiaj coś tam pozostało, liczę do 5% w populacji. I to też różnej ryby, bo brzan jest specyficznie mało na przykład. I jazi. Postanowiłem, że będę teraz uświadamiał ludzi, inaczej większe gremium niż do tej pory. Dlaczego? Dlatego, że kto ma im to przekazać? Te wszystkie gazety i media wędkarskie? Litość! Media na YouTube? Te wszystkie instytucje? Dlaczego nie ma ryb? To dowiecie się z mojej książki, bo tutaj ja wam nie jestem w stanie tego wyłuszczyć, nawet w 10 godzin. Ale podstawowymi sprawami, jakie są, pamiętajcie, to, co się tutaj dzieje, to, co ja widzę, nie ma tej ryby nie przez kormorany, przez kłusowników, przez... Oho, jakaś ukleja bierze. Przez mięsiarzy, wędkarzy, bagrowania, braku dostępu do tarlisk, zimowisk, szarpakowcy na zimowiskach rybackich. Oni są jakby składową tej. Bo oni nie wytłukli takiej ryby. Oni wytłukli takiej ryby. Zatrucia numer jeden. Nikt o tym nie mówi. Zatrucia wód. To jest numer jeden. Zatrucie poszło z kolektora bielańskiego. Ryby wyskakiwały. Potworna burza była. Ryby wyskakiwały na brzeg. Jakiś kwas czy coś, jakiś syf poszedł. I teraz uważajcie, na drugi dzień czy tam za 2 dni dzwoni do mnie ktoś i mówi: słuchaj, tysiące, no milion, miliony tych wodnych robaczków płynie, nieżywy. To wszystko poszło. Wszystko. Kręgowce, bezkręgowce. Wszystko zostało zamordowane. Potem, nawet jeśli ta ryba ma się rozpłynąć, przyjść z góry czy z dołu, jak ona nie ma na tym odcinku, powiedzmy, tam się rozdrabnia, co ona ma jeść, jak tutaj nie ma życia? Lub jest bardzo mikre. Rozumiecie, to wszystko, to są naczynia połączone. To, wiecie, to, no, kleszcze niedobre tego, przecież, ale żeby nie kleszcze, to być może nie byłoby innych zwierząt, które są pożyteczne. No. Gdyby nie wiatr, nie byłoby kontynentów. No to ludzie, no przecież to, kurwa, trzeba troszeczkę usiąść, coś poczytać, coś się zastanowić, a nie bełkotać. Tak jak bełkoczą te, to, że na Odrze są jeszcze ryby, to nie oznacza, że Odra nie będzie w takim stanie jak Wisła niedługo. Spokojnie. Część ludzi, część dziczy przemieści się tam, bo tam jeszcze można jakieś mięso pochwycić. I tam parę lat też nie będzie. Ile siemianówkę załatwili, to 2-3 lata spokojnie.
przypływają dwa typy na łódce. Wyciągają wędki i zaczynają szarpać. Kłusownictwo straszne, bo siata, no to wyjmiesz rybę tam. A przy szarpaniu bardzo dużo ryb jest pokaleczonych i poranionych na tyle, że wypływają, bo flaki też mają poprzebijane. Oczy. Zaczynają szarpać. Nie odzywać. Szarpie, widzę. 100% się upewniam. Pubu. Wiecie, to jest pompka? Pubu. Przyładowywują pompkę. Pubu. Jak jest dobra pompka i w odpowiednim jesteśmy odcinku, to zbiera na parę metrów. I odpływam. Wracając do tego mojego znajomego. Widzę, że szarpią. Myśli sobie tak. Kurczę, mój znajomy opowiedział o kusolach. Nawet film o tym. Ktoś puścił film. I kusole oskarżyli. To zostanę oskarżony. Tak było i być może bał się. No ale w pewnym momencie zobaczył, że jedno piwko, drugie i wszystko za burtę, te butelki puste. Nie wytrzymał. Podpłynął do tych kłusowników i zwrócił im uwagę. Wiecie co? Ryba się spławiła? Nie, ale ładna, ładna. Tak, pięć? Ładna. Jest ryba. Co ja plecę tutaj w ogóle? Jest jedna ryba. Ale to ja jakieś głupoty gadam, co? Że nie ma ryb? No jedna jest. Są ryby, jest bosko. Nie są, tylko jedna jest. A, to przepraszam. I ta jest, aha, jedna, tak. Jest ryba. Jest ryba. A to inni zrozumieją, że jest ryba jako ryby, wiesz o co? No i jak im zwrócił uwagę, wiecie co oni zrobili? Oni do niego mówią, że oni będą dzwonić na policję. Coś jeszcze? Macie jeszcze jakieś pytania? A propos stanu państwa? Państwa? Litość. Oczywiście, że znajdziemy kretynów, którzy powiedzą, że jest więcej ryby jak było na 30-50 lat. Że ryba nie bierze, bo nie jest nażerowa. Że to, że tamto, że chowa się. Bajki dla nieświadomych i dla idiotów. Mili, moje doświadczenie jest prawie 50-letnie. Zacząłem łowić ryby, jak miałem 6 lat. I tak właśnie swoją książkę zaczynam po wstępie, że moim nauczycielem był człowiek z 1898 roku. Tak. Lat mojego dziadka. Józef. Potem już wydoroślałem, miałem 10 lat. Bambus. Żyłka z tilą gorzów. Mustard był dla wybrańców. To były takie kute, grube haki, że ja nie wiem. Nie wiem, jak te ryby się na to zacinały. Mustard to było, mówili, kryształek na to. Czy mówiliśmy? Tak, i tylko elita to posiadała. O. Jako dziesięciolatek, nie mając żadnej praktycznie wiedzy, czteroletnia wiedza, ale to taka, wiecie, bambusowo-gorzowska wiedza. Więcej przez dzień czasami niż dzisiaj przez miesiąc. Tak. Tacy obłąkani ludzie będą mi mówili, że to, że tamto. Ja ich w ogóle nie słucham. Ja im zadałem dwa pytania i wiem, że oni mają żadnego pojęcia o złowieniu ryb. Oni będą wam mówili o papierach, o operatach, o jakichś tam nadprofesorach. O wszystkim, tylko nie o tym, co potrzeba. O smalcu, słuchajcie, że smalec jest konieczny, żeby rybę więcej, bo to trzeba smalec robić z ryb, tak jak z ludzi robili, słuchajcie, smalec w obozach koncentracyjnych, tak. To jest potrzebne, to jest idiotyzmy do, nawet nie do kwadratu, jedno do trzeciej potęgi. Nie było takiej możliwości, żeby nie złowić ryb. Ale jaka zanęta, przepraszam. Jaka zanęta? Zanęta to była taka, że jak podciąłeś pierwsze czy tam trzecie branie, zrywał się czerwony robak, bo na białe nie łowiliśmy, i on nęcił. Potem spojrzałem, jak gościu na Tarchominie przed dwójką
już nie ma, tam co te czaszki były wykopywane, żydowskie głównie czaszki te. Parę znalazłem, ale ja nie taką lewą. Będę pierwszy oskarżony. Do tej pory leżą tam te czaszki. No z piekiełka zwozili, co był ten obozik koncentracyjny na piekiełku. To Żydzi budowali ten wał. Piszczele, czaszki, różne kości. Zresztą wszystko przysypało. Chodzą teraz i tylko tam pijaństwo i kłusownictwo na tych jeziorkach na Tarchominie. Tam. Kto tam tego, to nie ma. Nie ma, słuchajcie, żadnej kontroli. Kontrola jest nad wpisami. Jak to można słuchać takiego człowieka, no, który mówi, że nie ma ryby, a ja tu widzę 5 sztuk na rybku. Jak to jest, panie Władysławie, że no to jak w końcu jestem oszustem, nie? No, no chyba to wygląda. Na to wygląda, że jestem oszustem. I teraz jak można słuchać takiego oszusta? Tylko musisz dopowiedzieć, że powinno być w tym miejscu 50 tysięcy na rybku, a nie 4. Ale nie martwcie się. Będzie lada chwila, czy w Warszawie, czy w Polsce, parada LGBT naszych braci z Ukrainy. I to jest temat, no. I to jest temat, ja uważam, że tym się powinniśmy zająć, żeby wesprzeć naszych braci z Ukrainy. No. Ja mam taki operat, o, taki operat mam dla niewiast. No i co? I wtedy niewiast powiedzą, wow, no to gwarantuję, 90% niewiast z chęcią do mnie przyjdzie do domu, jak powiem, mam taki operat. I tak. I przyjdą z chęcią. Zostaną oszukane. Ci, którzy wam mówią, że jest ryba, że ryba musi być na żerowisku, bo tak nie ten. Żebyście wiedzieli, że to są kretyny. Że to są oszuści. Że to są tacy, którzy z was chcą zrobić kretynów. Chorych po prostu królików. A oni być może są obłąkani, a być może oni kłamią. Co to jest za państwo, w którym człowiek, który zwraca uwagę kłusownikowi, żeby nie kłusował i żeby nie wyrzucał butelek za burtę pustych, jest denuncjowany na milicję. Są tacy ludzie w Polsce, którzy lubią w popielnik, którzy odwrotnie zakładają zegarek, który nie potrafi zaśpiewać hymnu polskiego. No i okazuje się, że w naszych szeregach wędkarskich są tacy sami, że też nie mają na przykład prawa jazdy. Szerszy jak wyższy, o, taki niewywrotny, nie ma prawa jazdy. Dobiera kolegów, którzy go wożą. I on sobie dobiera kolegów. To samo, co powiedział Władysław. Wujek Władek, nie mylić tutaj z wujkiem Władkiem Murańskim. Trochę mi wstyd za tych ludzi, którzy parają się tym ala dziennikarstwem wędkarskim. Takie typy występują wewa z różnymi takimi typami, którzy nie mają w ogóle o niczym pojęcia i jeszcze urkują, jeszcze przedrzeźniają ludzi, którzy mają pojęcie. To jest niebywałe. Mnie ich trochę szkoda. Bo to są ludzie, którzy powinni być pod specjalną troską, pod specjalną opieką w domach psychiatrycznych. I to oni tych domów nie powinni w ogóle opuszczać, bo oni są szkodnikami dla społeczeństwa. I dziwię się tobie, Sati, że ty nie widzisz, że ty się kolegujesz, to już nawet nie powiem lumpen proletariat, ale z ludźmi, którzy wymagają niebywałej opieki dożywotnie. Tak. Nie powinni być wypuszczani do ludzi. A już nie daj Bóg, że te osoby mogą wypowiadać jakiekolwiek słowa i opinie, i oceny. Żegnam was. Żegnam również te istoty, które powinny być w domach psychiatrycznych osadzone dożywotnio. Jakby co, to zgłoście się do mnie. To nawet was wesprę, słuchajcie, i duchem. Może nawet, gdybym nie miał co do garka włożyć, to zawsze tym kartofelkiem, zawsze tą marcheweczką, pietruszką, czy makaronikiem, zawsze się z wami podzielę. Zawsze przywiozę wam do tych tworek, czy do drewnicy,
czy nawet na Śląsk. Przywiozę wam.